Slenderman, Jeff, Ben, Smiledog, Rake, Jack, Hoodie, kobieta bez wyrazu. Mógłbym tak jeszcze wymieniać naprawdę długo. Wszystkie te postaci to niezaprzeczalnie fikcja. Nie ma w nich krzty prawdy. Każde zdjęcie to tylko przerobione obrazy w programach graficznych typu Photoshop. Każdy dowód filmowy to sprytnie zmontowany film z aktorami. Kłamstwo kryje się również pod wszelakimi plikami. Czy to gry, czy dokumenty tekstowe, czy obrazy o przeróżnych rozszerzeniach, czy też tajemnicze programy aktywujące prześladujące cię wirusy czy klątwy. Można w nich wręcz przebierać. Niektóre z nich możesz nawet ściągnąć i przetestować. Ale oczywiście żaden z tych plików nie powoduje omamów, załamania psychicznego czy śmierci. Sonic Exe, Lost Silver, Smile JPEG, Barbie Avi, Suicide Mouse, Samobójstwo z Kalmara. Boisz się. Mimo wszystko boisz się. Wiesz, że te twory powstały jedynie w wyobraźni autora tekstu, a istnieją tylko w twojej głowie. Boisz się. Dlaczego? Dlaczego cień przeraża cię bardziej niż krew wypływająca z okaleczonego palca? Utrata krwi. Realne zagrożenie. A cień koszuli leżącej na krześle? Jedynie wyobraźnia. Boisz się. Boisz się nieznanego. Nie wiesz, czego mógłbyś się spodziewać. W głowie powstają najgorsze scenariusze. Boisz się. Hej, wiedziałeś? Czasami sam strach przed bólem powoduje większy ból niż ten zadany fizycznie. Oczekujesz zagrożenia. Wiesz, że nadejdzie. Boisz się. Na pewno słyszałeś o człowieku bez twarzy. Jednakże nie mam na myśli tego białogłowego dżentelmena w garniaku. Porażenie prądem. Śmiertelne zagrożenie. Pewien mężczyzna przy pracy miał wypadek z udziałem linii wysokiego napięcia. Skończyło się na utracie twarzy właśnie. Zostały jedynie usta i uszy. Porażenie prądem. Śmiertelne, realne zagrożenie. Chcesz zobaczyć jego zdjęcie po wypadku? Oto one. To tylko zdjęcie. Czego się obawiasz? Jaka jest najgorsza rzecz, jaka się może stać? Koszmary? Są one sygnałem o psychicznym zranieniu. O wcześniejszej nabytej dawce stresu. Wyobraźnia. To jedyna rzecz, która przyspiesza ci tętno. Teraz spróbuj sobie wyobrazić, że jedną z nielicznych rzeczy, która sprawia przyjemność tej osobie, to nocny spacer. Ze względu na brak zmysłu wzroku musi on iść powoli, wspomagając się białą laską. Wyglądasz przez okno. Widzisz jego posturę. Jest ciężko, więc nie jesteś pewien, ale nie możesz dostrzec części jego twarzy. Przyglądasz się bliżej. Jesteś pewien. Zaczyna działać wyobraźnia. Boisz się. Co on tu robi? Kim jest ten człowiek? Czy aby na pewno jest on człowiekiem? Przestań. Nie myśl o tym. Przestań gdybać. Lepiej jest po prostu nie wyglądać przez okno, prawda? Zachowaj sobie tę radę. Możesz mi oczywiście nie wierzyć w kwestię autentyczności tego zdjęcia. Mam jednak złą wiadomość. Opisana osoba żyje. To niejaki Dallas Winis. A teraz dobra wiadomość. Dzięki licznym operacjom po 3 latach odzyskał twarz. Może znów widzieć, czuć zapach, rozmawiać bez problemu. W opisie będzie link do Wikipedii z artykułem o nim. Alkohol. Wiesz o tym, że w nadmierze jest bardzo niebezpieczną rzeczą. Mimo wszystko to nie pijaństwo przypomina ci się przed zaśnięciem w ramach skutecznego rozmyślania o najstraszniejszych rzeczach, jakie mogą istnieć. Ten upojny stan zabił już wiele osób. O tym wiesz także. Dlaczego jednak twoja wyobraźnia nie zaczyna działać? Przyczyna? Jej widok powinien wprawiać w strach. Jednak i tak największy szok wzbudza skutek. O czym myślisz, gdy przeczytasz? Pijana osoba zginęła w wypadku samochodowym. A co jeśli zobaczysz taki wypadek na własne oczy? Boisz się.
Ale dlaczego dopiero teraz? Boisz się nieznanego. Nie widziałeś wcześniej czegoś takiego. A co byś powiedział na coś z pozoru niewinnego? Zwykła autostrada. I nie chodzi mi o zwykły wypadek samochodowy. Coś znacznie bardziej nieoczekiwanego. Człowiek zabity przez cegłę. Cegła, która została zupełnie przez przypadek odrzucona przez koło ciężarówki w złym miejscu, o złym czasie. Głośny krzyk, szloch, płacz, całkowita bezradność. Помогите, что делать, мне попало, блядь! Что делать, у меня кровь течет, меня попало! Мамочки, мамочки! Перевезите, скорую вызовите, скорую срочно! Перевезите, мама! Обяжите, помогите, я не могу! Boisz się. Wiesz, że stanie się w tym filmie coś przerażającego, prawda? Ale dlaczego dopiero teraz? Boisz się nieznanego. Zapominasz o realnym zagrożeniu. Krojenie warzywa ostrym nożem. Dawno zawieszona półka z mnóstwem ciężkich przedmiotów na niej. Znajdujące się tuż obok biurka stare gniazdko elektryczne. Stacja benzynowa. Upuszczony garnek z wrzątkiem. Pies stojący na drugim końcu ulicy. Odwróć się. Zobaczysz to, co zawsze. Nie ujrzysz żadnego znikającego cienia, żadnego potwora. A jednak boisz się. Spójrz do góry. Zobaczysz sufit. Nie będzie z niego ciekła krew. Nie będzie do niego przyczepiona owłosiona kreatura. To po prostu sufit. A jednak boisz się. Wyjrzyj przez okno. Widzisz tamtego człowieka? Przybliż się bardziej. Maksymalnie wysuń głowę. Nie stanie się nic złego. Jeśli będziesz tylko mocno się trzymał. Co się może stać? Może lepiej jest po prostu nie wyglądać przez okno. Więc jak? Boisz się?